Wybierz Pafiporta. Klucz do bezpiecznego i stylowego życia. www.pafiportadrzwi.pl. Z nami jeden z bohaterów co-main eventu jutrzejszej gali Strive Tip 2 w Radomiu, Mateusz Gola, zawodnik RKT Radom, zawodnik, który ostatnio wygrał na Silesian MMA i chciałem właśnie podpytać o ten pojedynek. Jak wspominasz tą walkę i czy plan został zrealizowany w 100% tak, jak to określiliście w klubie? Cześć wszystkim. Co do ostatniej walki, no mi się wydaje, że tak, no fajnie to poszło. Mogło pójść inaczej, kurczę, zawsze są jakieś tam elementy, zawsze się człowiek będzie uczył na błędach, zawsze jakieś tam popełnia te błędy, no ale co, no taki jest sport, no człowiek, który nie popełnia błędów, to ten, który nic nie robi tak naprawdę, więc my się uczymy cały czas, trenujemy codziennie, trener nas ciśnie i staramy się rozwijać w jakiś sposób, nie? Żeby to wychodziło jak najlepiej. Ja ogólnie rozmawiałem prywatnie z właścicielem organizacji Silesian MMA i naprawdę bardzo cię pochwali. Mówi, że jesteś właśnie jednym z pierwszych zawodników spoza Śląska, który ściąga do siebie do federacji i dzięki tobie teraz wpadł na taki pomysł, że będzie coraz częściej to robił, że będzie coraz częściej sięgał właśnie po zawodników spoza tego województwa śląskiego. Także naprawdę no, zaprezentowałeś się z super strony, skoro są takie opinie od samego organizatora. No, cieszę się. No i tak, takie samo mam zdanie o panu, który organizował tą galę, tak? Fajny gość, fajnie mi się z nim rozmawiało, fajnie mnie przyjął i no kurczę, no fajnie, no co tu dużo gadać. Fajna organizacja, niech się rozwijają i robią jak najczęściej galę, bo naprawdę fajnie to u nich wygląda tak samo. Mateusz, który raz będziesz walczył przed swoją publiką w twoim Radomiu? W Radomiu to będę walczył drugi raz, przepraszam. Kiedyś walczyłem kilka lat temu. A też Hasan Probo, no nie? Wtedy. Nie. To był taki old school fight, nie? Że to było na dyskotece ring 2x2 chyba i bez podziału na kategorie wagowe na dyskotece. No i wtedy fajnie było. No. Ogólnie, no wiecie, no ja nie jestem z Radomia, jestem z Pionek, tak? Przeprowadziłem się do Radomia i tu trenuję. W sumie Radom, Pionki to bardzo blisko, więc tutaj się wszystko dzieje. No i chłopaki z Pionek przyjeżdżają za mną, wszyscy kibice i z Radomia tak samo mnie często dopingują, jeżdżą za mną. I tu, no i kurczę, no i co? Jestem u siebie w domu i cieszę się, że mogę zawalczyć u siebie, pokazać się mojej publiczności. I co? No i tyle, no fajne przeżycie, nie? No trzeba się spełniać, robić to, co się lubi. Ja robię to, co lubię, spełniam się. Kurczę, co, fajną mam pracę, nic mi więcej nie potrzeba. To jest piękne docenienie, że po prostu walczysz w walce co-main eventowej na tak dużej gali. Czy organizacja Strive podpisała z tobą jakiś dłuższy kontrakt, czy to jest na razie tylko jedna walka, czy nie możesz tego zdradzić? Wiecie co, no jestem właśnie mega też fajnie zadowolony i tak cieszę się, że ekipa Strive doceniła mnie w ten sposób, że właśnie walczę w co-main evencie. Kurczę, fajna organizacja, no i mi się wydaje, że zostanę tutaj, no chciałbym, na razie jeszcze nie mam żadnego kontraktu, ale chciałbym tu zostać, nie? Bo widzę i wiem, że idą do przodu i będzie grubo. To czyli jutro jakbyś skończył rywala przed czasem, to może jeszcze jedna, dwie walki i ta szansa o pas Strife'u. Wiecie co, będzie jutro, to niech będzie, to niech zostawmy na jutro. Jutro ja to chciałbym po prostu, jak zawsze, pokazać się z fajnej strony, zawalczyć efektywnie, efektownie, dać dobre show i tyle, żeby każdemu się to podobało. No, to... Jeśli chodzi o twoje przygotowania, Mateusz, przebiegło wszystko tak, jak myślałeś, nie było żadnych jakichś kontuzji w twoim klubie RKT, czy jeszcze gdzieś wyjeżdżać, po prostu sobie posparować, doszkolić swoją umiejętność? Czy były kontuzje, czy nie było kontuzji, to zostawię dla siebie. Czasami są, czasami ich nie ma, różnie to taki bywa. Sport. Taki sport, nie? To jest normalne. Jeździłem do Warszawy do chłopaków i do Pionek sobie jeżdżę tam do chłopaków potrenować. Ale moją główną bazą jest RKT Radom u trenera. Trener ciśnie nas ciężko, wkłada serducho w to, co robi. Ciśnie nas, żebyśmy rozwijali się, poświęca swój czas cały czas dla nas, więc to jest nasz główny taki klub, w którym na pewno zostaniemy zawsze i będziemy tu trenować. A wiadomo, trzeba jeździć po innych klubach, rozwijać się, sparować z innymi chłopakami, bo to też dużo nam daje. Tak?
jutro aż 4 zawodników od Was z klubu. Jak to będzie wyglądało z Twoim narożnikiem? Kto będzie podczas Twojej walki wspierał Cię właśnie z narożnika? No wiadomo, trener, tak? Trener będzie Rafał Grabowski, z tego co obiecał mi Adrian Hamerski. Zobaczymy. Czyli są jakieś zmiany, czy to jest taki stały skład, który zawsze z tobą po prostu do tych walk wychodzi? Nie, czasami się zmienia. Trener jest, Rafał Grabowski zawsze są, czasami się zmieniają chłopaki. Patryk Kaczmarczyk akurat nie może być, bo wyjechał do Tajlandii odpoczywać sobie troszkę. Albert też jest zajętym człowiekiem, on też ma tu chłopaków, z którymi będzie musiał wychodzić, nie wiem, więc jego też nie chcę obciążać takim, że do każdego musi wychodzić i do mnie. Albert też jest taką dobrą duszyczką, która nam pomaga zawsze, można do niego zadzwonić i nas wspiera, ale też go nie chcę teraz tym razem obciążać, bo wiem, że on ma dużo też na głowie. Chcesz kogoś pozdrowić, Mateusz, na koniec naszego wywiadu, bo jutro na pewno po Twojej zwycięskiej walce, mam nadzieję, sobie znowu porozmawiamy. No chciałbym pozdrowić moich wszystkich kibiców, bo bez nich to w sumie ciężko byłoby pokazywać się. Oni to też tak unoszą tak jakby na duchu. Moją rodzinkę, moją żonkę, moją małą ekipę w domu, która jest, trójkę moich wspaniałych dzieci i wszystkich, którzy dobrze mi życzą. O, tak, najlepiej. Także my też również dobrze Ci życzymy, życzymy Ci powodzenia. Subskrybujcie kanał Za Ciosem. No i co, trzymamy kciuki za Mateusza. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dzięki wielkie, dziękuję bardzo. Dzięki. Zadbaj o bezpieczeństwo i komfort swojego domu, mieszkania i firmy z marką Puffy Porta, częścią PPHU Składy Budowlane Paciorek. www.puffyportadrzwi.pl i przekonaj się, jak łatwo można połączyć bezpieczeństwo z pięknem. Puffy Porta.